Dawno takiego zdarzenia tutaj na powiecie nie mieliśmy. Po godzinie 11 miejskie stanowisko kierowania dostało informację o zdarzeniu miejscowym na trasie K2 w okolicach miejscowości Wysokie. Zostały zadysponowane zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej z Międzyrzeca oraz jednostki OSP. Na miejscu stwierdzono, że w zdarzeniu drogowym udział brały 5 aut. Wszystkie auta osobowe. Na miejscu były 2 zespoły ratownictwa medycznego, udzielały pomocy na miejscu zdarzenia. Zastępy straży pomagały w transporcie do karetek. 2 osoby, mężczyźni, zostali zabrani do szpitala. Lekarz w międzyczasie na miejscu zdarzenia stwierdził zgon 2 osób, mężczyzny i kobiety. Prawdopodobnie osoby poruszające się samochodem osobowym Toyota Yaris. W tej chwili czynności prowadzi policja na miejscu zdarzenia. Jednostki, zastępy straży pożarnej zabezpieczają miejsce zdarzenia. Mamy tutaj linię gaśniczą w razie czego jakby doszło do jakiegoś zdarzenia związanego z pożarem. Trasa jest zablokowana, policja wytyczyła objazdy i czekamy na możliwość podjęcia dalszych działań. Proszę powiedzieć, te osoby, to młode osoby z naszego tutaj terenu? W tej chwili nie mam takich informacji, czekamy na ustalenie danych osób przez policję. Jeżeli będzie taka informacja, będę mógł to potwierdzić, jakie osoby. Ile może potrwać w tej chwili blokada drogi? Ona jest całkowita? Całkowicie blokada drogi z 2 stron. Część samochodów, która nie zdążyła wycofać się, cały czas uczestniczy w tym korku, który jest z 2 stron tego zdarzenia. Część objazdów, utrudnienia po prostu zostały przez policję rozlokowane, żeby tutaj nie robić tego zagęszczenia w ruchu. Te 2 osoby, które udało się do szpitala, w stanie ciężkim, w stanie, no w jakim? Trudno powiedzieć, bo te osoby, z tego co przekazał mi pierwszy dowódca, który przyjechał, były poza samochodami, czyli poza autami i nasza pomoc skupiła się na pomocy jak najszybszym zaopatrzeniu tych osób na nosze i do karetki, żeby mogły pojechać do szpitala. Te 2 pojazdy w centrum tego całego zdarzenia to są te 2 właśnie, gdzie te skutki były najgorsze? Tak, to właśnie tutaj na samym środku te 2 auta i z tego jednego pojazdu są te osoby śmiertelne.